Przekazanie wypłat świadczenia 500+ do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych rodzi omawiany już przez nas w miniony piątek problem w postaci konieczności zwalniania pracowników ośrodków pomocy rodzinie. Ale pojawiają się też pytania, w jaki sposób ta zmiana wpłynie na sytuację budżetową samorządów. Od czasu wdrożenia tego programu socjalnego środki na wypłaty trafiały do kas samorządowych, a te przekazywały je do budżetów swoich ośrodków pomocowych. Do kasy miejskiej rocznie na obsługę programu trafiało około 75 milionów złotych. Teraz ich nie będzie. Czy wpłynie to na zdolność kredytową miasta? Nie, ponieważ te pieniądze wpływały do budżetu i wypływały. Zasadą taką generalną jest to, że pieniądze z budżetu państwa nie mogą być lokowane przez samorząd i nie mogą być wykorzystywane jako efekt taki dodany, że odsetki od lokat są naszym dochodem. Pieniądze, które wpłyną, muszą następnego dnia wypłynąć i takie świadczenia były wypłacane. Drugą kwestią są wskaźniki zadłużenia samorządu. Zgodnie z obowiązującym prawem każdy samorząd musi je obliczać i respektować określone ustawami limity. Wskaźniki pozwalają określić, na ile stabilna i bezpieczna jest sytuacja ekonomiczna danego samorządu. Wpływy i wypływy są neutralne dla budżetu miasta. Jeśli chodzi o zadłużenie i państwo o tym pewnie mówicie, wskaźnik hipotetyczny wzrośnie, natomiast zadłużenie miasta liczone jest według artykułu 243 ustawy o finansach publicznych, czy jest to indywidualny wskaźnik dotyczący spłaty długu. Miasto spełnia absolutnie te kryteria i tutaj nie będzie miało to żadnego wpływu na wynik finansowy miasta.